Antidotum niezbyt chroni przed nowymi mutacjami. Masakra w Rudzie Śląskiej. Ogromna kara dla banku. A na koniec pies robot już w policji. Ja się nazywam Maciej Podstawka, pamiętajcie, że nowe filmy na kanale pojawiają się 2 razy dziennie o 6.30 i 18.00. Nie przedłużamy, lecimy! Antidotum Pfizer-BioNTech nie zapewnia takiej ochrony przed wiadomo czym wykrytym w RPA, jak przed zakażeniem innymi wariantami, wynika z badań przeprowadzonych w Izraelu. Wyniki badań, które pojawiły się na stronie MedRxiv 9 kwietnia obejmują analizę danych na temat blisko 400 osób, o których wykryto wiadomo co, po tym jak otrzymały one jedną lub dwie dawki antidotum. Grupę tę zestawiono z grupą kontrolną obejmującą zakażonych, którzy nie zostali zaantidotumowani. Analiza danych wykazała, że wariant afrykański był odpowiedzialny za łącznie 1% zakażeń wśród uczestników badania, piszą badacze z Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz z sieci szpitali i klinik Clalit. Jednocześnie wśród osób zaantidotumowanych zakażenia wywołane przez wariant afrykański stanowią 5,4% wszystkich przypadków zakażeń, podczas gdy wśród niezaantidotumowanych 0,7%. Wyniki te, jak podkreślają badacze, wskazują, że antidotum Pfizer-BioNTech powszechnie stosowane w Izraelu jest mniej skuteczne, jeśli chodzi o ochronę przed wariantem z RPA w porównaniu do ochrony, jaką zapewnia przed innymi wariantami. Oddzielne badania przeprowadzone w Izraelu wśród zaantidotumowanych wykazały, że antidotum Pfizer-BioNTech wykazuje ponad 90% skuteczność w ochronie przed wiadomo czym. Is that they mutated the region on the spike protein where we developed some of our best antibodies. So they mutated the receptor binding domain and that's the domain. No ale tak pewnie będzie zawsze, wiecie, z grypą tak jest od zawsze. Antidota na grypę też są cały czas modyfikowane, bo pojawiają się jakieś kolejne mutacje i trzeba zmieniać odpowiednio preparaty, żeby zachowywały swoją skuteczność. Wielu badaczy mówi, że wiadomo co, będzie właśnie tak powszechne jak grypa i że będziemy z tym żyć już zawsze. Tak jak z grypą, nie wprowadza się przecież dzisiaj żadnych lockdownów, bo mamy antidota i odporność zbiorową, tak samo w przypadku wiadomo czego dąży się do podobnej sytuacji. Tylko jednym z większych problemów, jaki wynika z tego newsa, jest to, czy mutacje nie postępują czasami zbyt szybko w stosunku do procenta osób, które skorzystały z antidotum, bo jeżeli wiadomo co szybciej się zmienia niż my jesteśmy w stanie się zabezpieczać, no to możemy już zawsze zostać z powracającym lockdownem co jakiś czas. Jeżeli jednak mutacje nie występują aż tak szybko lub nie są one aż tak znaczące w kontekście skuteczności antidotum, no to możemy też spać spokojnie, bo koniec końców będziemy mieli tę odporność zbiorową, czy te antidota przeprowadzą na wszystkich, czy też nie. Tak jak ma Wielka Brytania i będziemy mogli w końcu wyjść z domu bez zastanawiania się, czy oprócz kluczy i telefonu jest też pod ręką maseczka. Fajnie by było. Następny temat. Dramatyczne sceny na ulicach Rudy Śląskiej. O 6 rano policjanci mieli zatrzymać 36-latka z Rudy Śląskiej Bykowiny, który handlował substancjami nielegalnymi. Operacja przeprowadzana była na polecenie prokuratury rejonowej z Bytomia. Na miejsce udali się policyjni antyterroryści, gdyż istniały duże obawy, że mężczyzna posiada broń i może być niebezpieczny. Policjanci namierzyli 36-latka na jednej z dróg dojazdowych do miejsca zamieszkania. Gdy mężczyzna zorientował się, że policjanci za nim jadą, zaczął uciekać samochodem. Mundurowi rozpoczęli pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W trakcie ucieczki mieszkaniec Bykowiny staranował radiowóz, którym mundurowi próbowali zablokować mu drogę. Desperat w trakcie ucieczki wpadł w pułapkę, dojechał do skarpy i nie miał już możliwości kontynuowania dalszej jazdy. Wysiadł z samochodu, wyjął broń i zaczął mierzyć z niej w stronę funkcjonariuszy. Policyjni antyterroryści oddali strzały ostrzegawcze, które mężczyzna zignorował. Wtedy padły strzały z policyjnej broni. Okazały się nie dać możliwości dalszego funkcjonowania na tym świecie 36-latkowi. Obecny na miejscu policyjny zespół medyczny reanimował mężczyznę, jednak na skutek odniesionych obrażeń nie udało się. Wcześniej 36-latek był karany za przestępstwa związane z substancjami psychoaktywnymi oraz takimi przeciwko wiarygodności dokumentów. Na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, a w samochodzie mężczyzny znaleziono jeszcze inną broń.
Aż ciężko uwierzyć, że do takich scen dochodzi w Polsce, nie? Chyba wszyscy już przyzwyczailiśmy się do tego, że jest coraz niższa przestępczość. Znaczy, sorry, przestępczość gospodarcza rośnie. Ciekawe dlaczego. Ale dobra, nie czas mówić tu o tym, dlaczego system prawny i podatkowy w Polsce jest de facto maszynką do produkowania przestępców gospodarczych. Przecież mamy ich nawet, w rządzie. Tylko zebraliśmy się tu, aby mówić o takich prawdziwych przestępstwach, takich jak to tutaj. No zobaczcie, że drugą stroną medalu inwigilacji, której tak bardzo nie lubimy, jest mimo wszystko duża skuteczność organów ścigania. Pamiętacie tego faceta, który podpalił mieszkanie po Marszu Niepodległości? A pamiętacie, jak szybko go złapali? Dla tych, którzy zapomnieli, facet od razu po podpaleniu wrócił do swojego domu gdzieś przy wschodniej granicy, żeby spakować się i wyjechać z kraju, jednak nie zdążył nawet tego zrobić, bo jak wszedł po walizkę, no to już czekała na niego policja. Mówimy o zamaskowanym człowieku w wielkim tłumie. Mimo wielu niesprawiedliwych i krążących i krzywdzących rzeczy, które nas spotykają, jakich jesteśmy ofiarami, jest też plus w postaci skuteczności. Jednak tutaj trzeba przy okazji powiedzieć jeszcze jedno, skuteczność skutecznością, ale policja i prokuratura bardzo często jest bardzo wybiórcza w tej skuteczności i na przykład nie ściga za niektóre przestępstwa, bo te nie są w oczach elektoratu władzy, a to już jest dyktatura. Następny temat. Zjawisko prania pieniędzy bardzo trudno kontrolować, zwłaszcza w pewnych rodzajach działalności gospodarczej. Współczesne państwa walczą z takim procederem. Media podały, że państwowy bank holenderski ABN AMRO zawarł ugodę z prokuraturą, na mocy której zapłaci 480 milionów euro kary za udział w procederze prania brudnych pieniędzy. Minister finansów Holandii Wopke Hoekstra napisał w poniedziałek rano na Twitterze, że bank niewystarczająco zapobiegał procederowi prania pieniędzy, a ustalenia prokuratury w tej sprawie były jasne i bolesne. Hoekstra poinformował, że ABN AMRO przyznaje się do błędów i będzie pracować nad wprowadzeniem ulepszeń, które wyeliminują takie praktyki w przyszłości. W marcu prokuratura poinformowała, że bank jest podejrzewany o naruszenie ustawy o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nie podano jednak szczegółów śledztwa. Rzecznik banku powiedział wówczas dziennikowi The Telegraph, że nasza instytucja będzie w pełni współpracować z prokuraturą. W lutym 2019 roku ten sam dziennik ujawnił, że holenderskie firmy mające rachunki w ABN AMRO brały udział w transferze ponad 100 milionów euro łapówek przekazywanych przez brazylijską firmę Odebrecht urzędnikom i partiom politycznym w krajach Ameryki Południowej. Spekulowano wówczas, że sprawa może zakończyć się postawieniem zarzutów członkom zarządu ABN AMRO oraz gigantyczną karą finansową. W poniedziałek sprawa się wyjaśniła i media poinformują o zawartej ugodzie na prawie 500 milionów euro. Bank porozumiał się już z prokuraturą w tej sprawie i przekaże do Skarbu Państwa 480 milionów euro kary. Dodatkowo prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie trzech byłych dyrektorów ABN AMRO. Jednym z nich jest Gerrit Zalm, członek zarządu Danske Bank. Według portalu NOS złożył w poniedziałek rezygnację z tego stanowiska. Informacja na ten temat znajduje się już na oficjalnej stronie duńskiego banku. System IAML sprawi, że obowiązki staną się prostsze do zrealizowania, a co najważniejsze, nie obciążą Ciebie i Twoich pracowników. Jak widać, nie tylko polska policja i prokuratura jest skuteczna w swoich łapankach, jednak co do prania pieniędzy, ciekawe jest to, kto teraz się tym zajmie, bo wiecie, prokuratura może wmawiać, że takie jest prawo i dlatego oskarżyli bank, ale prawda jest taka, że wszyscy politycy, gangsterzy, prokuratorzy, policjanci są skorumpowani i wszyscy oni muszą brać jakoś pieniądze. Myślicie, że dlaczego istnieją takie państwa jak Szwajcaria czy Panama? Przecież gdyby to było sprzeczne z interesami rządów, no to zarówno Panama, jak i Szwajcaria by zniknęły z tego świata. A no, drodzy państwo, istnieją te państwa po to, bo są potrzebne nie tylko osobom bogatym, ale tak samo i politykom. No i teraz jak kończy się pranie pieniędzy w ten sposób, to musi być jakiś inny, bo my w Polsce mamy do tego spółki Skarbu Państwa. Te spółki są jedną wielką pralnią brudnych pieniędzy dla ludzi u władzy. W USA nie mają spółek Skarbu Państwa, oni się częściej ratują Panamą i skoro zamykają sprawę w tym banku, to oznacza, że ktoś musiał podpaść, bo to zwyczajnie niemożliwe, żeby w wielkim banku takie rzeczy działy się bez aprobaty rządu. No i teraz zobaczcie, jakie prawo jest wybiórcze. Jak prawo jest de facto ładną nazwą na aparat nacisku paru osób, które mają dobre układy z władzą i rządzą. Tak samo jak rządzi pies w policji.
It's been a rough year for the NYPD. Crime is reaching record levels in the city, and today the newest bot in blue. Nowojorski Departament Policji NYPD ma od niedawna na swoim wyposażeniu psa robota DigiDoga. Wywołało to duże zainteresowanie w mediach, ale też wzbudziło kontrowersje i krytyczne głosy polityków. Nagranie z akcji aresztowania na Manhattanie z udziałem psa robota zwanego DigiDog opublikowane w sieci obejrzano już 8 milionów razy. Robota wyprodukowała firma Boston Dynamics kosztem 74 tysięcy dolarów, waży około 35 kilo i widzi także w nocy oraz, jak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji, subskrybuje bądź na bieżąco. A to mądry pies, więc chyba robi dobrze. To nieprzyzwoite, że NYPD nadal trwoni pieniądze na inwazyjne technologie policyjne, podczas gdy tak wielu ludzi zmaga się z niezaspokojeniem podstawowych potrzeb. Te pieniądze powinny być zainwestowane w naszą społeczność, a nie w nowe sposoby szpiegowania nas, napisał na Twitterze członek Senatu Nowego Jorku Brad Holman. Wcześniej dziennik The New York Times opisywał akcję policji z udziałem DigiDoga w dzielnicy Bronx. Dwóch mężczyzn było tam przetrzymywanych jako zakładnicy. Przestępcy udający hydraulików grozili im bronią i torturowali, a jedna z ofiar zdołała zbiec i powiadomiła funkcjonariuszy o tym incydencie. Policja zdecydowała, że nadszedł czas, by użyć DigiDoga, psa robota ze ślizgowym chodem, wyposażonego w kamery i reflektory wbudowane w jego konstrukcję oraz dwukierunkowym systemem komunikacji, który pozwala sterującemu nim zdalnie funkcjonariuszowi widzieć i słyszeć, co się dzieje wokół robota, czytamy w NYT. Policja informowała, że dzięki robotowi można ocenić, jak bezpieczne dla funkcjonariuszy jest przystąpienie do akcji w obliczu zagrożenia. Jak dodała, robotów w pracy używa od lat 70. ubiegłego wieku. Ten model robota jest testowany w celu oceny jego możliwości w porównaniu z innymi używanymi przez naszą jednostkę służb ratowniczych i saperów, wyjaśniło dowództwo NYPD. Deputowana do Izby Reprezentantów USA z Nowego Jorku Alexandria Ocasio-Cortez oceniła na Twitterze, że DigiDog jest rodzajem drona używanego do naziemnej inwigilacji. Taylor predicts the 70-pound DigiDog decked out with lights and cameras will soon be utilized more often. This allows... Jak widzicie, cały dzisiejszy materiał poświęcony jest temu, jak władza trzyma nas wszystkich w szachu i jak przy użyciu narzędzi do inwigilacji zwalcza przestępczość. Dlatego może, żeby nie nadużywać cierpliwości Ziobry, odejdźmy na chwilę od inwigilacji i przyjrzyjmy się samemu Boston Dynamics. Zobaczcie, jaki fenomenalny sukces odniosła ta firma. Niewiele firm, które odnoszą tak spektakularny sukces wizerunkowy, jest jak ta. Wskażcie osobę, która nie widziała filmu z psem robotem w roli głównej albo człowiekiem robotem, który robi salta. Musk to się po prostu umywa w porównaniu do twórców tej firmy, ale ma więcej kasy. Drętwy słuchaj. Czym się różni ptaszek? Tym, że ma jedną nóżkę bardziej. Też nie kumam. Tego skwara mamy od Gosiaslo, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego ptaszka. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam. No i oczywiście subskrybuj ten kanał i wciśnij dzwoneczek, żebyś był na bieżąco z każdym nowym filmem, które wypuszczamy codziennie o 6.30, 18.00. A na koniec rzecz jasna, muzyka od jednego z was. Trzymajcie się ciepło, no i hej!